Tyś Aloy. Ta, która wróciła na łono Wszechmatki. To błogosławieństwo cię spotkać. Nie przejmuj się mną. Za kogo się modlisz? Za siostrę Nakoe. Poszła na północ szukać Karja imieniem Zaid, dowódcy podczas krwawych łowów. I jest groźny. Matrony naprawdę pozwoliły na Koi iść? Nie. Odmówiły. Ale nie ustała w swej pogoni za Zaidem. On zabił naszego ojca podczas łowów. Nakoa była przy tym. Była zmuszona to oglądać w ukryciu. To straszne. Podczas łowów byłam w obręczy. Jak było tutaj? 10 lat. Karja atakowali znienacka. Diabły takie jak Zaid zabijały zarówno wojowników, jak i cywili. Skończyło się, gdy szalony król umarł. Według Matron jego syn pragnie pokoju. Ale to za mało dla Nakoi. Mogłeś pójść z nią. Zostawić świętą ziemię i wypaść z wiecznej pamięci Wszechmatki? Nie! Błagałem, by została i uniknęła tego losu. Ponoć nie dba o to. Sam nie wiem. Naprawdę będzie potępiona za pomszczenie ojca? To jest straszne. Będę o niej pamiętać. Błogosławieństwa. Wiem, że matrony nie wpuszczą jej do świętej ziemi, ale muszę wiedzieć, że żyje. Na pewno mijała koronę matki. Ciotka Solaj tam mieszka. Pewnie rozmawiały. Może ona coś wie. Wszechmatko, usłysz mój głos. Klękam przed tobą, Uniu. Mogę tego zaraz żałować. Niebo pokazało wszystkie znaki.
siedzi. To musi być korona matki. Daj mi siłę. Solaj powinna gdzieś tu być. Byłoby miło usiąść sobie. Ciekawość jest dla marzycieli, nie dla wojów. To ty, namaszczona. Tak. Powiedz mi o Nakoi. Ja dałam jej zapasy i ruszyła na północ. Poszła do Wieży Dnia, szukając Zaida. Powiedz mi coś o Wieży Dnia. To Fort Karja, na granicy. Kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do południka na rzeź. Mówiłam Nakoi, by nie szła. Nie miała tam czego szukać. Ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci Zaida. Co wiesz o Zaidzie? To wściekła bestia, morderca. Najgorszy krwawy łowca. Zabił mojego brata, a Nakoa patrzyła z ukrycia. Choć błagałam, by tego nie robiła, sama tego pragnęłam. Zupełnie jak śmierci Zaida. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest. On zmasakrował mojego brata, a teraz cieszy się wolnością u Karja. Rozumiem. Lepiej niż myślisz. Poszukam Nakoi, kiedy dotrę do Wieży Dnia. Ona nie może wrócić. Matrony na to nie pozwolą. Byłabym jednak dozgonnie wdzięczna, gdybyś jakoś jej pomogła. Tylko zachowaj to dla siebie. Jasne. Obiecuję. Poluję raz w miesiącu, żeby zdobyć obrót. Dowodzi mógł widzieć na kole. Była niesamowita. Zatrzymała te fala i nawet nie zdała. Zastanawiało mnie to. Czy wszyscy u was są owcami i wojownikami, czy tylko niektórzy? Słońce zrobi. Chcesz coś dzisiaj kupić? Lakir wrócił sam, tylko trochę zużyty. Gdy wspomniałem mu ciebie, był zakłopotany. Czemuż to? On bardzo ślicznie śpiewa. Iście kurtuazyjne kłamstewko. Muszę z nim pogadać. Mówiłeś, że coś stało się z Nakoą. Dziewczyną Nora? Tak, coś się stało. Próba zabójstwa. Prefekt Zaid powie ci więcej. Jest przy głównej wieży, tam na górze. Czekaj. On tu jest? Tak. Słuchaj, wiem, co o nim mówicie, ale przysięga, że go z kimś pomyliliście. Może i ukrywa jakąś mroczną tajemnicę, ale wyrozumiałość, jaką okazał tej Nakoi, imponuje. Pogadaj z nim. Może coś wie. Tylko postaraj się go nie naciskać. Muszę iść. Daj znać, gdy znajdziesz moich ludzi. Wolałabym wrócić do domu i spać.
Nie przegap tych okazji. Jesteś Zaid. A ty Znora. Z twego tonu wnoszę, że słyszałaś o mnie. Pozwól, że cię uspokoję. Zdaje się, że w twoim szczepie krążą o mnie jakieś brednie. Często mylicie mnie z kimś innym. Nie jestem pewien, kto jest temu winien, ale mgła wojny bywa czasami zwodnicza. Niestety niektórzy nie chcą przyznać się do błędu. Tak jak poprzednia Nora, która tędy przechodziła. Poprzednia Nora, która przechodziła? Znaczy na koła. Tak się nazywa? No cóż, to było bardzo niefortunne zdarzenie. Zaatakowała mnie w jasny dzień. Gdyby jeden z moich ludzi jej nie zauważył, mogłaby mnie zranić. Ale obezwładniliśmy ją bez szkody. Co z nią zrobiłeś? Puściłem ją, rzecz jasna. Było oczywiste, że myślała, iż jestem winien strasznych czynów. Więc w sumie jej działania były usprawiedliwione. Wyjaśniłem jej, że się pomyliła i puściłem wolno. Niestety chyba mi nie uwierzyła. Gdzie jest Nakoa? Nie wiem za bardzo. Odeszła piekląc się, że jeszcze znajdzie na mnie sposób. Ale słyszałem raport z garnizonu w Samotnej Skale, że bandyci uprowadzili jakąś młodą kobietę. Więc zaprzeczasz udziałowi w krwawych łowach? Tego nie powiedziałem. Odegrałem pewną rolę w tych operacjach, chociaż jak wspomniałem, ograniczoną. Ale te bzdury o torturach i mordach to nie byłem ja. Musieli mnie pomylić z kimś innym. Pewnie, niektórzy z mych towarzyszy popełniali zbrodnie. Ale król Słońca Awad z całych sił wykorzenia taką brutalność. Bardzo starałeś się pomóc, prefekcie Zaidzie. To żaden kłopot. Król Słońce pragnie dojść do porozumienia z twoim ludem. A ja jestem tylko jego sługą. Pójdę do Samotnej Skały i wszystkiego się dowiem. Zapewniam cię. Zrób tak. A jeśli nasi ludzie będą się ociągać, proszę, daj mi znać. Uważaj na oseranckich kupców. Poszukaj tego. Musi być samotna skała. Lepiej będę cicho, gdyby to była pułapka. Wygląda jak zwykły posterunek. Rozejrzę się. Tak, w wózku są łańcuchy. Że już ta nuda mnie nudzi. Nudno mi nawet, gdy nie gadasz, że jest nudno. A mnie nudzi, kiedy ty narzekasz, że mi nudno.
wcale nie narzekałem na to, że ci nudno. Narzekałem na to, że ci... Stój, wyrzutku! Co ty tutaj robisz? Prefekt Zaid twierdzi, że bandyci pojmali tu dziewczynę. Nie wiesz, gdzie ją mogli zabrać? Zaid ci powiedział, co? Tu nie ma bandytów, dziewczyno. Ale mogę ci pomóc znaleźć przyjaciółkę. Szef przysłał nam nową, chłopaki. Złapcie ją i dobrze zwiążcie. O tak, czas popatrzeć. Zobaczmy, co Zaid tu ukrywa. Nie tylko. Również kajdany. Gdzieś transportowali więźniów. Ślad prowadzi tam. Może na koła jest w środku. Dziękuję. Dziewczyna Nora w dziurze jest fajna i chuda. Nawet o tym nie myślę. Zaid mówi, żeby jej nie tykać, bo cena spadnie. Chyba na koła tu jest. Muszę przebić się do niej przez tych strażników. Nie będę marnowała miejsca. Więźniowie. Skuci. Na koła? Jan mnie wysłał. Pomówimy, jak wszystkich wydostaniemy. Jan cię przysłał?
Nie wierzę. Czyżby jego modły zadziałały? Znalazłam klucz. Pomogę innym. Chodźmy. Wydostań nas stąd, proszę. Porozmawiaj z Nako. Będzie wiedziała, co robić. Wiedziałem, że będą przez ciebie kłopoty. Ale w ostatecznym rozrachunku nam się to opłaci. To już koniec, Zaid! Twój i twoich ludzi! Jesteśmy atakowani! Na słońce! Nie zasłużył na tak szybką śmierć. Ojciec był łowcą. Często mówił, że zwierzyna zasługuje na lekką śmierć. Jak Zaid zaczął handlować niewolnikami? Te gnoje, których zabiłaś? Mordowały dla Zaida podczas krwawych łowów. Nowy król Słońce wyrzucił ich z wojska. Ale Zaid wyłgał się i tym razem. A potem wymyślił sposób na zarobek i wziął swoje wieprze do roboty. Jak Zaid cię pojmał? Chciałam go dopaść w wieży, ale mnie złapał. A potem puścił, żeby jego ludzie mieli rozrywkę. A potem? Mówił, że mnie sprzeda w niewolę, jak innych biedaków, którzy trafiali tu co tydzień. Nie krępował się. Maltretował mnie przy każdej okazji. To, co zrobiłam, raniło jego dumę. Co teraz zrobisz? Inni byli w lochu od miesięcy. Im gorzej wyglądali, tym trudniej ich było sprzedać Zaidowi. Nie mają jedzenia, snu i nadziei. Zaopiekuję się nimi w południku. Wiele przeszłaś. Jest okej. Na pewno? Zaid nie żyje. Byłam gotowa na wszystko, by do tego doprowadzić. Udało się. Nawet nie spróbujesz wrócić? A co z Janem? Matrony nie pozwolą mi wrócić. A nawet jeśli, to nie chciałabym. Dla mnie mogą spłonąć. A co do Jana, wiem, jak przesłać słowo. Dowie się, że jestem cała. Będę za nim tęsknić. Na mnie już czas. Słuchaj, nic o tobie nie wiem. Ale pewnie nie bez powodu zostałaś poszukującą. Jeśli będziesz chciała porozmawiać, szukaj mnie w południku. Będę tam, dopóki więźniowie nie staną na nogi. Tymczasem dziękuję za pomoc w wycięciu tego żałosnego chwasta. Nie wiem, może powinnam zapomnieć o Zaidzie i pamiętać tylko o ojcu.